Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak dużo noworocznych postanowień nigdy nie zostaje spełnionych? Dlaczego tak często, mimo że na początku postanawiamy sobie zrobić jakąś ogromną zmianę w naszym życiu, jesteśmy super optymistyczni na temat tej zmiany, mamy dokładny plan, co konkretnie krok po kroku robić, ale jednak z czasem nasz entuzjazm opada, zmiana wydaje się dość trudna i w końcu porzucamy nasze postanowienie. Na tym nagraniu powiem Ci, dlaczego tak się dzieje, jakie są tego najczęstsze przyczyny, jak je pokonać i jak wprowadzać trwałe zmiany w Twoim życiu jedną z najskuteczniejszych metod, czyli metodą małych kroków. Oczywiście to nie jest jedyna metoda i warto łączyć różne metody, ale dzisiaj skupię się właśnie na tej jednej konkretnej metodzie. Żeby zrozumieć najczęstszą przyczynę niepowodzeń wszystkich postanowień, wyobraźmy sobie mężczyznę, który chce schudnąć 20 kg. Przytyłą się trochę, zaniedbał się, może miał jakieś plany inne, ważniejsze niż dbanie o siebie i ma teraz problem, który chce rozwiązać. Zobaczył, że rzeczywiście warto schudnąć, zmotywował się do tego ogromnie, zaczął nagle chodzić na siłownię, zaczął dużo ćwiczyć, zmienił też swoją dietę. Wrócił całe swoje życie, cały swój styl życia do góry nogami praktycznie po to, żeby osiągnąć swój cel. I oczywiście są ludzie, którzy w takiej sytuacji dają radę, zmieniają się i chudną. Tylko co się wtedy dzieje? Po pierwsze, ci ludzie, którzy rzeczywiście chudną te 20 kg, już teraz należą do mniejszości, bo większość w momencie, kiedy sobie coś takiego postanawia, trzyma się swojej diety tydzień, dwa, miesiąc, trzyma się tych ćwiczeń właśnie jakiś okres czasu, a później odpuszcza, bo są tym zmęczeni. Ta zmiana jest za duża, przytłacza ich. Z kolei nawet ci ludzie, którzy już osiągnęli swój cel i rzeczywiście schudli, którzy, podkreślam, należą do mniejszości, znowu często później mają tendencję do tycia. Jest tak zwany efekt jojo, przecież bardzo sławny. Bo tutaj brakuje trwałej zmiany. Dlatego jeżeli chcesz coś zrobić w swoim życiu, na przykład chcesz mieć kaloryfer na brzuchu, to nie wystarczy zacząć ćwiczyć czy jeść po to, żeby ten kaloryfer osiągnąć. Trzeba stworzyć sobie styl życia, który sprawi, że ten kaloryfer przyjdzie sam. To jest ta ogromna różnica. Nie musisz schudnąć 20 kg. Musisz mieć styl życia, który pozwoli Ci chudnąć cały czas, aż osiągniesz jakąś normalną sylwetkę. A żeby osiągnąć taki styl życia, musisz spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić i dlaczego chcesz to zrobić. Jeżeli tylko wpadł Ci do głowy jakiś pomysł i nie jest on nawet zbyt konkretny i nie wiesz, dlaczego konkretnie chcesz to zrobić, to prędzej czy później ten pomysł przepadnie. Jeżeli rzeczywiście za coś się zabierasz, to warto dokładnie to przemyśleć i zastanowić się, czy na pewno warto. Jeśli warto, to jak bardzo tego chcesz? Jeżeli chcesz tylko trochę, prawdopodobnie nie będziesz miał tej motywacji, więc ten początkowy zastrzyk energii, który napędzi Cię do zmian, będzie zawsze dość potrzebny, a żeby dostać taki zastrzyk energii, warto po prostu się zastanawiać ciągle, dlaczego chcesz osiągnąć to, do czego dążysz. Jeżeli będziesz miał konkretne powody, to będzie Cię to cały czas napędzało do przodu i warto sobie to przypominać cały czas w trakcie swojej drogi. Po drugie, nie możesz się ciągle do czegoś zmuszać. Jeżeli zmiana, którą sobie założyłeś, zakłada ciągły wysiłek w dążeniu do tego celu, to prędzej czy później się tym zmęczysz, przestanie Ci się to podobać, stracisz tę motywację i to nie będzie działało. Dlatego zmiana musi być przynajmniej w jakimś stopniu satysfakcjonująca, sprawiająca Ci przyjemność i dająca Ci motor sam w sobie przez działanie, które robisz, muszą Ci się podobać. Jeżeli tego nie będzie, prędzej czy później polegniesz. I po trzecie, bardzo dużą dawkę satysfakcji da Ci monitorowanie postępów. To będzie coś, co będzie Cię pchało do przodu, co będzie podtrzymywało Twoją motywację na dużym poziomie. Dlatego jeżeli będziesz widział, jak zmiany przebiegają, będziesz cały czas mierzył to, jak daleko już zaszedłeś, to będziesz dużo bardziej skłonny do tego, żeby wytrwać w danym postanowieniu, bo właśnie to będzie Ci dawało przyjemność. Dlatego od samego początku warto mierzyć swoje postępy. Idealną różnicę między taką jednorazową, dużą zmianą, a metodą małych kroków możemy zauważyć przy rzucaniu palenia. Mnóstwo ludzi co roku chce rzucić palenie i niektórym się udaje.
wtedy jest ta wielka zmiana. Stwierdzają, ok, ostatni papieros i to koniec. Więcej nie rzucam. Ja nie chcę krytykować tej zmiany, bo dla wielu taka zmiana będzie ok. Wiele ludzi ma po prostu bardzo twardy charakter i rzeczywiście postanowią sobie coś i to robią. Jest nawet takie powiedzenie, że przepaści nie da się przejść małymi krokami, tylko trzeba wykonać jeden wielki skok. I to jest ok. Jeżeli nigdy tego nie próbowałeś, być może warto spróbować. Ale są ludzie, którzy ciągle stosują tą metodę, latami próbują rzucić i nigdy im się to nie udaje. Ciągle sobie postanawiają, że to jest ostatni papieros, ale tydzień później, dwa miesiące później, pół roku później i tak wracają do palenia. Kiedy ktoś rzuca palenie tą metodą takiego jednego dużego kroku, naraża się na ogromne przeciążenie. Jego organizm zanotowuje ogromną zmianę. Jeżeli ktoś przez większość życia swojego, albo niemal przez całe życie, był uzależniony od nikotyny, to od samego początku cierpi na poważne skutki uboczne odstawiania nikotyny. Jak w takim razie można rzucić palenie metodą małych kroków? Żeby to zrobić, trzeba zastanowić się, jaki jest najmniejszy, pierwszy możliwy krok, który nie spowoduje najmniejszego sprzeciwu w przypadku palaczy, albo naprawdę bardzo, bardzo minimalny sprzeciw, który bez problemu będą mogli obejść swoją siłą woli. Można w tym przypadku wpaść na różne pomysły, ale jednym z takich naprawdę niewielkich kroków jest po prostu zwrócenie uwagi na to, ile papierosów palimy w ciągu jednego dnia. Po prostu policzenie tego. Można sobie dać na to na przykład tydzień. Więc nagle zastanawiasz się, liczysz konkretnie co do jednej sztuki, ile papierosów dzisiaj wypaliłeś. I tak przez tydzień. Tylko tyle. To jest pierwszy krok. Drugi mały krok może polegać na tym, że wyrównujesz tą liczbę papierosów. Po prostu nie ograniczasz się, ale palisz każdego dnia tyle samo przez tydzień. To też nie jest jakieś żadne wielkie wyrzeczenie. Po prostu zwracasz na to wielką uwagę. Jeżeli do tej pory paliłeś za dużo, to być może z jednego rezygnujesz. Możesz nawet zapalić trochę więcej, jeżeli w ciągu dnia zapaliłeś za mało. Ale przez tydzień masz taką samą dawkę papierosów. Kolejnego tygodnia robisz kolejny mały krok i odejmujesz jeden papieros dziennie. I tym sposobem w ciągu jakiegoś czasu jesteś w stanie co tydzień odejmować sobie po jednym papierosie, albo po dwa, albo co drugi dzień po jednym papierosie, co trzeci dzień po jednym papierosie. To też zależy od ciebie, jak dużo paliłeś, jak dużo czasu chcesz sobie dać, ale warto robić te kroki bardzo małe i warto po prostu je aktualizować i zastanawiać się, czy przypadkiem to nie jest jakieś za duże obciążenie dla ciebie, czy przypadkiem to już nie jest jakaś przesada dla ciebie. I w tym sposobem omijasz ten nasz system alarmowy, który mówi, o nie, to jest za duża zmiana, ja tak nie wytrzymam, ja się męczę. Ale jeżeli zrobisz ujęcie tylko jednego papierosa w ciągu tygodnia, to już będzie znaczna poprawa. Oczywistą wadą tej metody jest to, że ona wymaga trochę czasu. I wiele osób może powiedzieć, nie, mi się nie chce czekać, ja wolę tą metodę, gdzie mówię stop, dzisiaj ostatni papieros. Ale w praktyce metoda małych kroków może okazać się dużo szybsza, bo po prostu przynosi rezultat. A ludzie, którzy latami rzucają metodą tych wielkich postanowień, nigdy takiego rezultatu ostatecznie nie osiągną, albo osiągną go po znacznie dłuższym czasie. Okej, wiesz już, jak wygląda metoda małych kroków w przypadku rzucania palenia. Ale tą samą metodę da się zastosować w wielu, wielu innych przypadkach. Zajmijmy się teraz tym najbardziej popularnym, albo jednym z najbardziej popularnych, jakim jest zrzucanie kilku kilogramów. Czasami kilkunastu, czasami kilkudziesięciu. W każdym razie chudnięcie. I jaki może być pierwszy, najmniejszy krok, który nie sprawi żadnego wielkiego wysiłku, nie sprawi, że nagle poczujesz jakąś wielką zmianę, a jednak chociaż odrobinę przybliży cię do celu. Zastanówmy się. Tutaj oczywiście odpowiedzi może być bardzo dużo. Nie ma tylko jednej poprawnej. Każdy może podejąć jakiś jeden swój własny krok. Ale jeden z takich, które ja zaproponuję, jest po prostu zmierzenie się. Po pierwsze zważenie się, po drugie zmierzenie obwodu chociażby swojej talii czy pasa. Jeżeli masz te dwie miary, kiedy będziesz mierzył się później regularnie, też będziesz widział, będziesz mógł czerpać satysfakcję z tego, że te zmiany faktycznie są, nawet jeżeli przychodzą powoli. Więc to może być jeden bardzo prosty krok. Drugim
bardzo niewielkim krokiem, który też nie sprawi ci żadnych wielkich trudności, może być zmierzenie ilości przyjmowanych kalorii tylko w jednym posiłku. Dajmy na to, jeżeli rano jesz owsiankę z jakimiś rodzynkami, to możesz zmierzyć mniej więcej, ile kalorii ma owsianka, czyli po prostu przeczytasz sobie na etykiecie i ile kalorii mają rodzynki. Oczywiście bardzo polecam tutaj też zamówić sobie taką wagę za kilkanaście złotych, gdzie możesz sobie po prostu zważyć tą żywność i właściwie kupienie wagi też może być jakimś jednym z niewielkich kroków, bo to też nie wymaga ani dużo czasu, ani dużo pieniędzy, bo na Allegro można ją dostać nawet za te kilkanaście, może 20 parę złotych, bardzo prostą wagę i ona już później będzie dawała ci możliwość mierzenia tych wszystkich rzeczy. I zobacz, że jeżeli zmierzysz sobie jeden posiłek, będziesz wiedział, ile z rana przyjmujesz kalorii kolejnego dnia, czy dwa dni później, tak żebyś nie czuł jakiegoś wielkiego wysiłku, że teraz codziennie też musisz coś robić, po prostu zmierzysz sobie kolejny posiłek, który jesz, bardzo często. Nawet jeżeli jesz kilka różnych posiłków w ciągu tygodnia i się to zmienia, to jeżeli będziesz to mniej więcej mierzył, możesz to poczytać na internecie, to wkrótce, wykonując takie małe kroki, będziesz wiedział, ile kalorii przyjmiesz w ciągu dnia. Oczywiście, jeżeli na samym początku masz dużo motywacji do tego, żeby schudnąć, to możesz to zrobić naraz i kupić wagę i pomierzyć sobie wszystkie kalorie we wszystkich posiłkach, bo często ta motywacja wystarczy, żeby bez problemu to zrobić, zresztą zrobisz to tylko raz, a później już wiesz. Ale żeby zrobić kolejny mały krok, trzeba podjąć jakieś działanie. I tym działaniem może być na przykład wyeliminowanie dosłownie niewielkiej ilości kalorii z jednego posiłku. Jeżeli już masz wagę i wiesz, że do tej pory sypałeś sobie powiedzmy 100 gram płatków owsianych na śniadanie, teraz możesz sypać 95 na przykład, albo 90. Jeżeli widzisz, że jakiś inny produkt ma bardzo dużo kalorii, to być może warto zastąpić go produktem, który da ci mniej więcej tyle samo satysfakcji, ale będzie dużo mniej tłuczący. Na przykład zastępujesz zwykłą kolę Coca-Colą Zero. Już nie wnikam na to, jak bardzo zdrowy jest jeden czy drugi produkt, ale jest to dość niewielki krok na to, żeby automatycznie, bardzo szybko właściwie ograniczyć liczbę spożywanych kalorii i jednocześnie nie przysparza jakiegoś dużego wysiłku. I też nie powoduje jakichś wielkich reakcji obronnych w swoim organizmie. Kolejnym niewielkim krokiem może być zamienienie jakiegoś batonika, którego codziennie jesz, albo czekolady, albo innych słodyczy, na coś, co jest mniej tłuczące, a być może coś jest zdrowsze. Na przykład na jakieś owoce, które doskonale będą ci smakowały i które będziesz równie zadowolony, ale jednocześnie będą dla ciebie zdrowsze i będą sprawiały, że będziesz faktycznie zrzucał tą wagę. Okej, idziemy dalej. Dajmy na to, dochodzisz do wniosku, że jedzenie to nie wszystko, jeżeli chodzi o zrzucanie wagi i warto też sobie trochę poćwiczyć. I znowu możesz zrobić jeden bardzo duży krok i stwierdzić, okej, zapisuję się na siłownię. Kupujesz karnet, inwestujesz w to trochę kasy, masz motywację, żeby chodzić na siłownię. Ale znowu, jeżeli będzie to dla ciebie dość męczące, to bardzo szybko z tego zrezygnujesz, być może nie przedłużysz kolejnego karnetu, albo po prostu przestaniesz chodzić, albo będziesz chodził bardzo rzadko. Dlatego inną metodą jest wdrożenie ćwiczeń również bardzo stopniowo. Najlepiej zrobić bardzo mały krok w tym kierunku. Naprawdę mikroskopijny, tylko po to, żeby wyrobić sobie nawyk i zacząć cokolwiek robić w tym kierunku już teraz, już dzisiaj, już nawet w tej minucie. Teraz po obejrzeniu filmiku nawet być może. To sprawi, że po prostu nie będziesz tego odkładał, zrobisz to natychmiast i od razu będziesz miał efekty, nawet jeżeli one będą postępowały stopniowo i powoli. Jaki może być taki pierwszy minimalny krok? Tuż po obejrzeniu tego wideo albo po prostu w trakcie chudnięcia stwierdzasz, że zaczynasz ćwiczyć, robiąc 2 przysiady dziennie, 2 pompki dziennie, 2 brzuszki dziennie. Z tym, że warto ustawić te wartości jako takie absolutne minimum. Okej, zrobię to, jestem zadowolony, to jest jedyne, co muszę zrobić. Ale jeżeli czujesz, że w danej chwili masz ochotę zrobić 5 pompek więcej, albo 10 pompek więcej, albo 20 przysiadów więcej, to po prostu to robisz. Masz ochotę, nie musisz z tym walczyć, po prostu chcesz, to robisz to. Następnego dnia wracasz zmęczony po pracy, nie chce ci się jak cholera i pewnie do 20 brzuszków pompek i przysiadów by się nie zmusił, ale po 2, zajmie ci to 30 sekund, dobra, zrobię. W trakcie robienia, mogę zrobić jeszcze 5 pompek więcej. Tak to mniej więcej działa, formujesz sobie nawyk. I teraz wspomnę o najważniejszej części, która jest absolutnym hitem,
absolutnie obowiązkową rzeczą, która bardzo mocno wpłynie na to, czy w ogóle uda Ci się osiągnąć swoje postanowienie, czy nie, nawet jeżeli będziesz robił to małymi krokami. Tą rzeczą jest monitorowanie swoich postępów na kartce codziennie. Jak to zrobić? Piszesz sobie w kalendarzu po prostu znaczek na plus albo na minus, w zależności od tego, czy wykonałeś jakieś zadanie, czy go nie wykonałeś. I co jest ważne, jeden z takich najprostszych nawyków, które da Ci najwięcej, który warto sobie przyswoić, jest to, że codziennie z samego rana zaznaczasz sobie, czy wcześniejszego dnia zrobiłeś dany nawyk, czy nie. Na początku możesz zrobić tylko jeden taki nawyk, później możesz sobie dodawać kolejne, jeżeli już jakieś będziesz miał opanowany. Ale warto zacząć od jednego, no naprawdę maksymalnie od dwóch, żeby nie przeciążać się, żeby to nie było nagle coś, co wymaga dużego wysiłku. Dajmy na to, masz nawyk robienia tych krótkich ćwiczeń. Więc jeżeli zrobisz tylko te dwie pompki, dwie przysiady i dwa brzuszki dziennie, zaznaczasz sobie ptaszek w kalendarzu. Jest sukces, jest progres. Kolejnego dnia, kolejny ptaszek. Kolejnego dnia, kolejny ptaszek. Oczywiście z czasem, kiedy widzisz, że sprawia Ci to przyjemność i bez problemu robisz to minimum, być może czasem robisz trochę więcej i stwierdzasz, ok, już mi się to podoba, widzę progres, nie opuszczam się w tym, dam sobie trochę więcej. Powiedzmy, już teraz niech będzie po te 5 pompek, brzuszków i przysiadów. Robisz to jakiś czas, jest ok, znowu sobie to zwiększasz. Jeżeli Ci się to podoba i rzeczywiście czerpiesz tego satysfakcję, później możesz rozszerzać te ćwiczenia, bo w trakcie, kiedy już wyrabiasz sobie nawyki, powiększanie tego jest dużo łatwiejsze niż zmotywowanie się do jakiegoś dużego nawyku od samego początku, bo to wtedy rodzi reakcję obronną. I tak robisz praktycznie z każdym kolejnym nawykiem. Najpierw możesz to zrobić ćwiczeniami, zaznaczasz sobie to w kalendarzu, to jest bardzo ważne. Później robisz to samo z jedzeniem albo z nawykami żywieniowymi. Na przykład wypijasz pół szklanki wody dziennie więcej, albo no już tą jedną szklankę wody dziennie więcej i zaznaczasz to sobie. Być może jesz jakiś jeden owoc albo jedno warzywo dziennie, bo takie masz postanowienie i dostarczasz dzięki temu witaminy, minerały. Jesteś zdrowszy i to też będzie wpływało na utratę Twojej wagi. Też zaznaczasz sobie, czy zjadłeś, czy nie zjadłeś. Ale bardzo ważne jest, żebyś naprawdę robił to rano. Dlaczego? Bo kiedy zerkasz na to z samego rana, powiedzmy po przebudzeniu czy przy śniadaniu, możesz sobie powiesić taką kartkę na lodówce, albo możesz sobie też to zrobić w formie aplikacji, bo jest mnóstwo takich aplikacji dostępnych na telefon z Androidem albo jakimkolwiek innym systemem. I kiedy patrzysz na swój rozkład postanowień z samego rana, po prostu o tym ciągle pamiętasz. Masz to w głowie od samego rana, wiesz, co musisz zrobić. Jeżeli tego nie będziesz zrobił, po prostu może Ci to umknąć. Więc samo zaznaczenie nawyków od samego rana jest jednym z najważniejszych nawyków, jakie możesz sobie wyrobić. Badania wielokrotnie to potwierdziły. Wszyscy praktycznie trenerzy rozwoju osobistego, którzy działają z jakąkolwiek zmianą, wiedzą, że warto monitorować swoje postępy w ten sposób, więc zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, żeby taki rejestr swoich postępów założyć i codziennie z rana sprawdzać, czy robisz te postępy, czy nie. Jestem bardzo ciekawy, co Wy myślicie o tej metodzie. Czy przez to wideo udało mi się Was jakoś zainspirować i czy sami teraz macie jakieś postanowienia, do których będziecie dążyli właśnie metodą małych kroków? Napiszcie mi proszę ten w komentarzu, będę za to bardzo wdzięczny. I mam teraz dla Was jeszcze dwie, myślę, bardzo ciekawe wiadomości. Pierwsza jest taka, że zapraszam Was do obserwowania mojego profilu Robert Marchel na Facebooku, bo tam co tydzień będę proponował Wam różne zmiany właśnie metodą małych kroków, bo jest mnóstwo rzeczy, które warto zmienić w swoim życiu, które będą mocno podnosiły jakość Waszego życia, ale do których ciężko jest się zmotywować. Dlatego co tydzień będą się tam pojawiały takie niewielkie wyzwania, które mogą dać Wam jakąś zmianę trwałą po jakimś większym czasie. Myślę, że warto będzie się tym zainspirować. Zapraszam już Was teraz do tego, żebyście zerknęli na tą stronę. Oczywiście będę wdzięczny, jeżeli polubicie ją i później brali udział właśnie w takich wyzwaniach. A drugą wiadomością jest to, że już 11 września, czyli za niewiele ponad miesiąc, pojawi się mój najnowszy kurs, nad którym pracowałem ponad pół roku, który nazywa się Rok Zmian, który zakłada zmiany na 5 najważniejszych sferach naszego życia właśnie w taki stopniowy sposób, małymi krokami. Bo jestem przekonany, że taka trwała zmiana
może nastąpić tylko wtedy, kiedy będzie rozciągnięta w czasie, kiedy będzie dobrze zaplanowana, kiedy będzie właśnie realizowana poprzez małe kroki. Kurs będzie składał się z cotygodniowego wideo z propozycją różnych zmian, z różnych właśnie tych 5 dziedzin życia, które wyszczególniłem w kursie, i z comiesięcznego webinaru, w którym będziemy spotykali się w wąskich grupach po to, żeby przedyskutować Wasze postępy i zastanowić się, co jeszcze można zrobić lepiej, żeby te zmiany faktycznie były trwałe i poprawiały jakość Waszego życia. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, to zachęcam po prostu, żebyś obserwował mnie na tym kanale, na Robert Marchel TV. Będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Żebyś obserwował mnie też na Facebooku albo zapisał się na jakikolwiek newsletter przez rozwiązanie dowolnego testu na stronie jakzdobywać.pl. A teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchel.